Było dużo dobrych biegów w tym sezonie, no jednak niestety ten bieg finałowy na Mistrzostwach Świata nie wyszedł nam tak jakbyśmy chcieli. Dlatego ten sezon taki, można powiedzieć, że nie do końca był dobry. No jednak trenujemy, pracujemy dalej. Myślę, że wiemy, co trzeba poprawić i no po prostu troszkę tego więcej, tego zgrania, takiej odporności psychicznej przy startem i jestem przekonany, że ta zmiana da na pewno wynik, z którego będziemy zadowoleni na koniec sezonu. Gdzie nie pojechał, tam stawał na podium. Każda impreza się kończyła medalem, co najmniej brązowym. Mowa oczywiście o Mateuszu Świętku, kolejnej wielkopolskiej i poznańskiej nadziei na laury olimpijskie. Był to najlepszy sezon w mojej dotychczasowej karierze. Trzy medale z głównych imprez, do tego Mistrzostwa Polski. Sezon jak najbardziej udany, bardzo owocny w osiągnięcia. Mam nadzieję, że teraz wstęp do seniora to jest taka dobra przepustka, że gdzieś zostałem zauważony i będę mógł walczyć o to miejsce w seniorach. Pukać właśnie trzeba się tam bić, bo czasu bardzo mało zostało. Do Tokio praktycznie za rok są kwalifikacje. Tutaj mamy bardzo silną ekipę, tam nikt nie odpuści i ja sam chciałbym zaznaczyć swoją obecność, a wiem, że chętnych jest bardzo dużo. Drodzy panowie, zapraszam, za moment otrzymacie symboliczne czeki, symboliczne podarki, które de facto zostaną zmienione na nowe wiosła, dzięki którym wasi podopieczni będą mogli rozwijać swoją pasję i osiągać jak najlepsze sportowe wyniki.